Szanowni Państwo, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. To kolejna, już czwarta debata organizowana przez Akademię Samorządności, młodą fundację, której głównym zadaniem jest propagowanie samorządności, przedsiębiorczości lokalnej i rozwoju lokalnego w oparciu o koncepcję rozwoju zrównoważonego i trwałego, a więc tego, który ma przede wszystkim służyć człowiekowi i jego niezbywalnemu prawu do godności życia. Dzisiaj poruszamy temat bardzo aktualny, wokół którego będzie się toczyć debata europejska w 2012 roku, a więc fundusze europejskie, polityka spójności, tak nazwaliśmy dzisiaj tę debatę, fundusze europejskie, czyli realistyczne spojrzenie na przyszłość. Komisja Europejska przedstawiła w ubiegłym roku rozporządzenia, które będą warunkowały wykorzystanie środków unijnych na politykę spójności. Dzisiaj te rozporządzenia są przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego. Chcieliśmy również na dzisiejszym spotkaniu doprowadzić właśnie do takiej dyskusji, debaty najwybitniejszych ekspertów w Polsce, którzy po prostu ocenią te rozporządzenia, jednocześnie zauważając niewątpliwie wiele zagrożeń, które w nich kryje się dla wykorzystywania środków w kolejnej perspektywie finansowej. A więc debata bardzo aktualna, debata na czasie. Ja pragnę powitać na tej debacie naszego gościa honorowego, patrona naszej debaty, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Serdecznie witam, panie premierze. Witam serdecznie władze państwowe, pana wicemarszałka Marka Kuchcińskiego. Witam, panie marszałku. Pana wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Serdecznie witam. Licznie przybyli na to dzisiejsze spotkanie, które no, rzeczywiście porusza temat ważny również dla tego, co się dzieje w parlamencie polskim, parlamentarzyści polscy, posłowie i senatorowie oraz eurodeputowani. Witam Was serdecznie. Witam także licznie zgromadzonych samorządowców, którzy z niecierpliwością oczekują właśnie tego, co nam przyniesie ta kolejna perspektywa samorządowa. Witam przedstawicieli świata nauki, uczelni wyższych, instytutów badawczych, fundacji, organizacji samorządowych, którzy potwierdzili swój udział, a także przedstawicieli przedsiębiorców. Ale najważniejsi goście dzisiejsi to nasi eksperci i bardzo serdecznie pragnę powitać i jednocześnie zaprosić tutaj na tą scenę pana profesora w kolejności alfabetycznej, pozwolę sobie, Tomasza Grosse z Polskiej Akademii Nauk. Pana doktora Jerzego Kwiecińskiego, eksperta Business Center Club. Bardzo serdecznie witam, zapraszam. Pana profesora Marka Kozaka z Uniwersytetu Warszawskiego. Pana profesora Jacka Szlachtę z SGH. Bardzo serdecznie witam. Oraz pana profesora Janusza Zaleskiego z Politechniki Wrocławskiej. Moderatorem dzisiejszego spotkania będzie pan europoseł Tomasz Poręba, który jest jednocześnie członkiem tej najważniejszej komisji w Parlamencie Europejskim, która teraz ma na swoim roboczym już stole wyłożone rozporządzenia. Także bardzo serdecznie zapraszam. W pierwszej kolejności bardzo chciałabym poprosić pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego o otwarcie dzisiejszej debaty, takie oficjalne i jednocześnie wprowadzenie takie polityczne do dzisiejszej dyskusji. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałem podziękować bardzo serdecznie właśnie Pani Przewodniczącej, Pani Poseł za tą inicjatywę. I nie chodzi tylko o dzisiejsze spotkanie, ale o cały Instytut, o to wszystko, co dzieje się w związku z powołaniem tej ważnej fundacji w
fundacji, która zajmuje się problemami ogromnie istotnymi dla kształtu naszego życia społecznego, naszego życia publicznego, a także naszego życia gospodarczego. Samorząd to oczywiście bezmiar różnych problemów, ale ten aspekt jego działalności, który jest związany z wykorzystywaniem środków europejskich, jest z całą pewnością jednym z najistotniejszych. Jeśli zapytamy o szanse rozwojowe Polski, o to, jak w najbliższych latach, czy nawet w najbliższych dziesięcioleciach ma ten rozwój wyglądać, jaki ma być jego efekt, jaka ma być w związku z tym pozycja naszego kraju i obywateli naszego kraju, Polaków w Europie, to ta sprawa jest z całą pewnością ogromnie ważna. I dlatego jest rzeczą niezmiernie pożyteczną, iż możemy o tym rozmawiać. Możemy o tym rozmawiać w tak zacnym i tak kompetentnym gronie. Chciałem także serdecznie podziękować panom profesorom, panu doktorowi za to, że zechcieli tutaj przyjść, że zechcieli z nami rozmawiać, że będą dzielić się tutaj swoją wiedzą, swoim znawstwem tej dziedziny. A problemów jest naprawdę bardzo wiele. Dotyczy to zarówno tego, co jest w tej chwili, bo przecież jesteśmy dopiero mniej więcej w połowie, w środkowej części tego okresu, w którym wykorzystujemy środki europejskie z perspektywy 2007-2013. Wydaje się, że jesteśmy już u końca, ale pamiętajmy o tym N+2. W związku z tym jeszcze trochę czasu jest i można na pewno na temat tego, co się udało i co się nie udało, co powinno być jeszcze naprawione, jakie są niebezpieczeństwa, wiele powiedzieć, no ale przede wszystkim myślimy już w tej chwili intensywnie i można powiedzieć już na poziomie praktycznym, bo rozpoczęły się praktyczne zabiegi odnoszące się do tej sprawy, o tym, co będzie w kolejnej perspektywie, o tym, ile uzyskamy i jak to wykorzystamy. Sprawa jest najwyższej wagi, zarówno w tym wymiarze pierwszym, jak i tym drugim. W żadnym razie nie chciałbym się tutaj wdawać w szczegóły, ale nie możemy, jeśli chodzi o sprawę wykorzystania środków z obecnej perspektywy, zadawalać się tym wszystkim, co prezentuje nam w tej chwili rząd, czy raczej front propagandowy rządu, to znaczy swego rodzaju propagandą sukcesu, nową propagandą sukcesu. Nie chcę w żadnym wypadku twierdzić, że nastąpiło tutaj jakieś wielkie załamanie, że mamy do czynienia z wielką klęską, ale nie jest też, przepraszam, tak, jak się twierdzi, że jesteśmy w czołówce europejskie, jesteśmy na 11. miejscu, jeżeli chodzi o zaawansowanie wykorzystania środków europejskich i nie jest też tak, by nie było innych bardzo poważnych mankamentów, jeśli chodzi o sposób korzystania z tych środków. To jest kwestia cen inwestycji, to jest kwestia tempa ich realizacji, to jest kwestia niemożliwości podjęcia inwestycji w pewnych ważnych dziedzinach, kolejnictwo tutaj jest przykładem, to jest znak zapytania w stosunku do pytania, czy uda się te środki, w tym wypadku chodzi o 5 miliardów euro, przesunąć. No i wreszcie jest jeszcze to zagadnienie o charakterze generalnym, mianowicie czy chcemy używać środków europejskich po to, żeby wyrównywać poziom rozwoju poszczególnych regionów naszego kraju, czyli polityka zrównoważonego rozwoju, czy mamy koncepcję inną, koncepcję, która przynajmniej w pierwszym etapie, ja obawiam się, że ten etap trwałby bardzo, bardzo długo, gdyby to realizować, ma prowadzić do zwiększania się różnic. Ma te naturalne mechanizmy, które prowadzą do tego zwiększania się różnic, jeszcze wyostrzyć. Koncepcja budowy metropolii, koncepcja koncentracji rozwoju w pewnych ośrodkach z nadzieją, że następnie będzie postępowała dyfuzja tego rozwoju, no, nie znajduje, jak mi się wydaje,
potwierdzenia w praktyce innych państw. Często się mówi, że nie powinniśmy imitować. To prawda, nie powinniśmy imitować, a w każdym razie nie powinniśmy stosować zasady imitacji jako tej podstawowej, ale na pewno powinniśmy się odwoływać do doświadczeń innych, a te doświadczenia nie pokazują, by koncentracja rozwoju w pewnych ośrodkach prowadziła do jego szybkiego rozszerzania się. Ta polityka nie mieści się w naszym przekonaniu w żadnej rozsądnej racjonalności odnoszącej się do całości naszego społeczeństwa, całości naszego narodu. No i nie mieści się także w deklaracjach tego rządu, jeśli mowa bardzo często o tu i teraz, o tym, że interesuje nas tu i teraz, to w żadnym wypadku nie możemy mówić dużej części społeczeństwa, że wy będziecie korzystali z efektów rozwoju kiedyś tam, za jakiś bardzo odległy czas, nawet gdyby przyjąć, że ten proces dyfuzyjny rzeczywiście będzie postępował. I to pytanie odnosi się do tego, co dziś, bo wiadomo, że plany poprzedniego rządu, naszego rządu zostały tutaj w wielkiej mierze zweryfikowane, ale odnosi się w jeszcze większym stopniu do tego, co będzie. I to jest to pytanie bardzo podstawowe, obok tego, ile dostaniemy. Też ważna sprawa, w szczególności jeżeli spojrzeć na dzisiejszą sytuację w Unii Europejskiej, to znak zapytania, który tutaj trzeba postawić, jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Nie wiemy, jak to będzie, ale z całą pewnością podtrzymujemy nasze przeświadczenie, że przy wszystkich trudnościach, z których zdajemy sobie sprawę, należy dążyć do rozwoju zrównoważonego, należy dążyć do tego, żeby różnice między poszczególnymi regionami się choćby powoli, ale jednak zmniejszały. A jak wiemy, dzisiaj chwalebnym wyjątkiem województwa lubelskiego mamy do czynienia z procesem odwrotnym. I trzeba wszystko uczynić, żeby to zatrzymać do roku 2020. Jest problem struktury wydatków, problem cen, problem, którego nie chciałbym tutaj stawiać w sposób zbyt zdecydowany, bo nie dysponuję żadnymi dowodami, ale jeśli słyszy się o cenach pewnych inwestycji, to w żadnym razie nie można nie postawić pytania o nadużycie, o korupcję, bo te ceny są tak wysokie, że w ramach normalnych mechanizmów rynkowych, normalnie funkcjonujących, niespatologizowanych mechanizmów rynkowych, trudno by te ceny uzasadnić. Te wszystkie problemy powinny być w naszym przekonaniu prezentowane odważnie, prezentowane w ten sposób, żeby dążyć do konkluzji, dążyć do pewnych skonkretyzowanych postulatów, które będzie można przedstawiać z jednej strony opinii publicznej, a z drugiej strony przedstawiać także rządzącym. I sądzę, że taki jest sens także tej dzisiejszej konferencji. Ona obejmuje przede wszystkim dyskusję osób, które mają szczególne kwalifikacje w tej dziedzinie, ale ważne jest także, żeby to, co będzie ostatecznym efektem tej dzisiejszej dyskusji, miało właśnie taki w ostatecznym rachunku praktyczny charakter, byśmy mogli na podstawie tej dyskusji, ale także innych przedsięwzięć Instytutu występować w ramach naszych możliwości, czyli możliwości partii opozycyjnej, ale nie są to tak możliwości takie zupełnie małe, z różnego rodzaju postulatami, które będą służyły naprawie tam, gdzie ta naprawa jest potrzebna, wsparciu tego, co dobre, tam, gdzie mamy do czynienia z pozytywnymi zjawiskami, a także zapobieganiu temu wszystkiemu, co mogłoby prowadzić do zepsucia dobrych przedsięwzięć. Taki jest nasz cel, taki jest cel tego przedsięwzięcia, za które chciałem Pani Przewodniczącej jeszcze raz podziękować. Chciałem też jeszcze raz serdecznie i nisko się kłaniając podziękować wszystkim Panom i życzyć bardzo owocnej dyskusji.
jednocześnie przepraszając, że ze względu na liczne obowiązki nie jestem w stanie jej osobiście, nie będę w stanie jej osobiście obserwować, choć bardzo bym chciał, bo te rzeczy ogromnie mnie interesują. Serdecznie dziękuję. Ja dziękuję panu prezesowi za to wystąpienie, a teraz chcę z góry uprzedzić państwa, że oczywiście po tej dyskusji, po tej debacie wydamy materiał, który myślę będzie upowszechniony szeroko również w ośrodkach naukowych. Przekażemy rządowi, także dzisiejsze efekty tej debaty na pewno nie pozostaną tutaj na tej sali, ale będą szeroko upowszechnione. Ja zapraszam do debaty. Pytania kluczowe zostały postawione w zaproszeniu. Panie Tomku, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Witam państwa serdecznie. Rzeczywiście dzisiaj temat naszego spotkania jest niezwykle ważny, istotny, temat na czasie, a więc to, jak będą wyglądać, jak będzie wyglądać budżet Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020. Z mojej wiedzy, naszej wiedzy, mojej z Parlamentu Europejskiego wynika, że te pierwsze propozycje, czy to Komisji Europejskiej, czy głosy, które się pojawiają na forum Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, no każą się bardzo mocno nad tymi propozycjami pochylić, zastanowić. Na pewno są to pewne rozwiązania, które muszą niepokoić i które no będą wymagać również od Polski jako jednego z największego beneficjenta środków unijnych, no stanowczych i bardziej asertywnych działań na forum Unii Europejskiej, aby ten budżet był dla Polski jak najwyższy. Zagrożeń jest wiele, będziemy o nich dzisiaj rozmawiać. Jest też sporo szans, które się w ramach tego budżetu rysują. Chcielibyśmy o nich również powiedzieć. Chcielibyśmy również przedstawić listę spraw, które naszym zdaniem no będą wymagały szczególnej uwagi ze strony prowadzących negocjacje, ze strony Polski negocjatorów w Brukseli, którzy będą negocjować nad budżetem. Chcielibyśmy wskazać te miejsca, które no będą na pewno wymagały bardzo dużej takiej asertywności i determinacji, bo tak się w Unii Europejskiej rozmawia i w tak Unii Europejskiej należy rozmawiać, jeżeli się myśli o kategoriach, o zabieganiu o najważniejsze sprawy związane z polską racją stanu. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym, żebyśmy wyszli w tej dyskusji od aktualnego stanu absorpcji środków unijnych przez Polskę. Ja wczoraj, przygotowując się do tej dyskusji, poprosiłem Komisję Europejską o przesłanie takiej informacji. Ta informacja właśnie jest na dzień 8 lutego 2012 roku. Wynika z niej, że Polska jak dotąd zostały wypłacone z Brukseli środki w wysokości 26 miliardów, co stanowi 38% wszystkich środków na lata 2007-2013. Lokuje nas to na pozycji 11 wśród wszystkich krajów europejskich. No moim zdaniem, kiedy jest kryzys, kiedy mamy problemy z kryzysem w Europie, w Polsce, ta absorpcja powinna być jednak szybsza i bardziej zdecydowana i większa. Ale to 11 miejsce pokazuje, że jesteśmy wbrew temu, co się mówi, w Polsce nie wśród liderów krajów, które absorbują środki unijne, ale w średniej stawce, no w środku stawki wszystkich krajów Unii Europejskiej. O komentarz do tego poprosiłbym, bardzo bym chciał poprosić pana doktora Jerzego Kwiecińskiego, który zajmuje się tymi sprawami na co dzień i będę bardzo ciekaw, co o tych ostatnich danych Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej pan sądzi, panie doktorze. Dziękuję bardzo, dzień dobry państwu. Jako komentarz do tego to chciałbym powiedzieć, że jest lepiej niż było we wrześniu zeszłego roku. Jako BCC analizujemy dosyć cyklicznie, jak wygląda wykorzystanie funduszy europejskich i faktycznie we wrześniu zeszłego roku byliśmy na 13 miejscu, więc to jest oczywiście dobry objaw, bo jesteśmy dwa oczka wyżej na 27 krajów członkowskich i również to trzeba powiedzieć, że jesteśmy wyraźnie ponad średnią unijną, bo średnia jest 34% wypłaconych pieniędzy. Jeżeli byśmy chcieli spojrzeć na kraj, który się mocno opóźnia,
na Rumunię to bodajże 17%. Także widać, jak ten ogon daleko jest, oczywiście za nami. I powiem szczerze, porównując również tą dawną perspektywę, nasze miejsce wśród tych krajów korzystających z funduszy europejskich zawsze przeciętnie było gdzieś w środku tej stawki. Ja nie mówię na samym początku realizacji starej perspektywy, bo wtedy faktycznie byliśmy na samym końcu, ale później to mniej więcej byliśmy w połowie stawki. Jak wyglądamy w ogóle w tej chwili w kraju? Chciałbym przypomnieć, że mamy prawie 70 tysięcy umów w tej chwili podpisanych. Dokładnie 66 tysięcy, to jest naprawdę, to robi wrażenie, przynajmniej za granicą. Druga rzecz, w umowach mamy w tej chwili prawie 3/4 wszystkich pieniędzy, 72,3% tych środków unijnych, które mamy na tą obecną perspektywę finansową. Przypomnę, że to jest 68 miliardów euro. Wypłacone mamy 32,6%, czyli mniej więcej 1/3 tych wszystkich pieniędzy. Czyli możemy powiedzieć, ilościowo nie jest źle, jesteśmy gdzieś w środku stawki, na miarę tego, co my mamy w naszym kraju, bo przypominam, że mamy co piąte euro, to jest w tej chwili w Polsce, biorąc pod uwagę ilość regionów, ilość programów, to opinia zagraniczna, szczególnie Komisji Europejskiej, o nas jest dosyć dobra. Czyli mamy sprawny system, przypomnę, że ten system był wypracowywany przez lata i ten system funkcjonuje. Oczywiście, jeżeli chodzi o realizację, mamy bardzo wyraźne wahania. Na przykład rok 2009 był rokiem największego, 2010, przepraszam, był rokiem największego przyspieszenia. To było związane z tym, że były dodatkowe pieniądze do podziału, były wybory. I faktycznie to przyspieszenie było wyraźne. Natomiast w zeszłym roku, powiedzmy gdzieś tak od stycznia do sierpnia, do września, było bardzo wyraźne spowolnienie i znowu końcówka roku to było przyspieszenie. Czyli jeżeli mówimy o ilościowym wykorzystaniu pieniędzy, to mamy wahania. Jakichś bardzo dużych zagrożeń z tego tytułu nie ma, ale są pewne obszary, o których za chwileczkę wspomnę. Warto już w tej chwili powiedzieć o pewnych efektach. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy mniej więcej już poza połową tej obecnej perspektywy i trzeba spojrzeć na efekty. I tymi efektami trzeba też szczerze powiedzieć, że możemy się pochwalić za granicą. To jest na przykład tempo wzrostu gospodarczego. Tu pan profesor Zalewski jest też jednym ze współautorów metody, która liczy makroekonomiczne efekty funduszy europejskich. I wiemy, że mniej więcej 1 punkt procentowy do naszego tempa wzrostu gospodarczego dodają fundusze europejskie. To jest znaczący wzrost. Tak samo dzięki temu mamy większy poziom PKB. Rozwinęliśmy infrastrukturę tak, że bez funduszy europejskich na pewno byśmy sobie nie dali radę i to widać. Ale proszę Państwa, to nie oznacza, że nie mogłoby być lepiej. Podam przykłady. Planowaliśmy parę tysięcy dróg ekspresowych, kilometrów dróg ekspresowych i autostrad. Wiemy, że przy funduszach unijnych będzie to mniej więcej 1500, czyli mniej więcej 2 razy mniej, aniżeli planowaliśmy. Ponadto największy problem mamy w tej dziedzinie, która powinna być jak gdyby naszą taką koronną dziedziną, a mianowicie jest to jeden z 6 priorytetów, 6 celów, to jest tworzenie gospodarki konkurencyjnej i innowacyjnej. Widać wyraźnie, że w tym obszarze te efekty naprawdę są dużo niżej, poniżej naszych wcześniejszych planów i oczekiwań. Co również ważne, jest bardzo silny efekt popytowy na gospodarkę związany z tym, że dzięki temu tworzone są nowe miejsca pracy. Szalenie oczywiście rzecz dla nas ważna. I na koniec w tym krótkim podsumowaniu zagrożenia. Gdzie one są największe? Tu pan poseł Tomasz Poręba to już wspomniał. Przede wszystkim kolej, niestety. Kolej zdecydowanie, dlaczego ja mówię, bo większość pieniędzy, które mamy w tej perspektywie, to jest na transport. Mniej więcej to jest 11 miliardów euro w programie krajowym, około 4 miliardów euro, mówimy samych funduszy, bez naszego wkładu. Na poziomie regionalnym, czyli mniej więcej 1/4 pieniędzy to jest transport drogowy. Transport kolejowy to jest mniej więcej 5 miliardów euro, ale mniej więcej wykorzystanie pieniędzy w tych dwóch obszarach jest takie, że w drogach mamy prawie 100% zakontraktowania, czyli mamy w umowach, a w kolejach jeszcze żeśmy nie osiągnęli 50%. Już o wydatkach nie chcę mówić, bo dysproporcje są jeszcze gorsze.
to ma bardzo ważne znaczenie w stosunku do nowej perspektywy, bo wiemy na pewno, że tam proporcje finansowania zostaną dokładnie odwrócone. To nie drogi będą tym głównym obszarem wsparcia na infrastrukturę transportową, tylko właśnie kolej. Inne zagrożenia, ale oczywiście już zdecydowanie mniejsze, to jest społeczeństwo informacyjne, to są duże projekty informatyczne, na przykład związane z internetem szerokopasmowym w regionach, duże projekty informatyczne na poziomie rządowym i energetyka. To tyle tytułem wprowadzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Czy któryś z panów jeszcze chciałby coś do tego dodać? Ja od siebie dodam, że rzeczywiście kolej, ewidentne zapóźnienia i to dobijanie się do Komisji Europejskiej, aby przesunąć środki z kolei na drogi, jest ze strony polskiego rządu od kilku miesięcy wciąż nieskuteczne i boję się, że mówi się o tym w kuluarach, również w Parlamencie Europejskim, że to będzie bardzo trudne. Moim zdaniem jednak dość poważne załamanie się procesu budowy drugiej autostrad w Polsce, bo te wszystkie plany, które były, są zrealizowane na pewno niedostatecznych procentach w porównaniu z założeniami. No i na pewno kwestia internetu szerokopasmowego. No z mojej wiedzy wynika, że zapóźnienia w tym projekcie, jeżeli chodzi o Polskę Wschodnią, sięgają prawie 2 lat. No dla mnie to jest ta wiedza, którą ja dysponuję, jest to coś, co musi bulwersować. No internet szerokopasmowy jest kołem zamachowym każdej gospodarki, w tym polskiej. Ma szansę, zwłaszcza jeżeli chodzi o Polskę Wschodnią, gdzie te zapóźnienia są naprawdę bardzo duże. Ale przejdźmy może już do kolejnej perspektywy, która przed nami, bo po to, żeśmy się tutaj spotkali, żeby o tym porozmawiać, aby porozmawiać o tym, jak będzie wyglądał budżet na lata 2014-2020. Komisja Europejska złożyła wstępny projekt takiego budżetu 6 października 2011 roku. Polski rząd, to też trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, odniósł się do tego dopiero w połowie stycznia. No musi na pewno dziwić wypowiedź pani minister Bieńkowskiej, która stwierdziła, że nie mógł się polski rząd wcześniej do tej propozycji odnieść, ponieważ mieliśmy prezydencję. A ponieważ mieliśmy prezydencję, no to cytuję, nie mogliśmy zabiegać o własne sprawy, sprawy Polski, więc i to jest cytat, który można bardzo łatwo wygooglować. Na pewno jest to coś, co moim zdaniem było bardzo złe. To znaczy, że dopiero po pół roku polski rząd do tych propozycji Komisji Europejskiej się odniósł. Krótko mówiąc, przespaliśmy moim zdaniem prezydencję. Mieliśmy od października, listopad, grudzień, jeszcze prawie 3 miesiące na to, żeby nad tymi propozycjami jako kraj prezydencji się pochylić, żeby się do tych propozycji odnieść, żeby w ramach Unii Europejskiej tworzyć pewne sojusze na rzecz pozytywnych dla nas czy krajów nowych członkowskich, nowych krajów Unii Europejskiej rozwiązań. No myśmy nie zrobili tak naprawdę w tym czasie nic albo bardzo niewiele. To jak się prowadzi prezydencję pokazują nam Duńczycy teraz, którzy dokładnie w tym samym temacie, czyli jeżeli chodzi o politykę spójności po roku 2013, mówią wprost, że oni jako kraj prezydencji płatnik netto nie zamierzają wyrobić wiele, aby ten budżet był jak największy. Wręcz przeciwnie, podpisali się pod listem 11 największych krajów płatników netto krajów europejskich, które domagają się zmniejszenia budżetu Unii Europejskiej o 120 miliardów euro, z czego duża część ma iść z polityki spójności, więc Duńczycy i duńska prezydencja no, potrafi i wie, że jak się ma prezydencję, trzeba o tych sprawach mówić, a polska prezydencja milczała, uznając, że nie warto o polskie sprawy podczas prezydencji zabiegać. Ja mówię to ze smutkiem i z żalem, ale no, też przedstawiam Państwu pewien kontekst tego, że dopiero teraz polski rząd do tych propozycji komisji się odniósł. Te propozycje są pełne różnych raf i zagrożeń. Rzuca się w oczy bardzo duża taka restrykcyjność i automatyzm sankcji, które mają być nakładane na kraje, które nie spełniają czy to kryteriów Paktu Stabilności i Rozwoju, czy to innych kryteriów związanych z absorpcją środków unijnych. I ten budżet również jest bardzo widoczne przekwalifikowanie, o czym powiedział pan doktor Kwieciński, z celów dotychczas głównie na infrastrukturę. Bardzo duży nacisk w tym budżecie kładzie się na cele związane z innowacyjnością, z społeczeństwem informatycznym.
Dla Polski, dla nas, moim zdaniem, potrzebujemy jednak kolejnych jeszcze kilku lat mocnego finansowania infrastruktury, czy to drogowej, czy kolejowej, zanim przejdziemy do kolejnych etapów. Ale chciałbym oddać w tej sprawie głos naszym ekspertom, profesorom i zapytać, jak panowie oceniacie tą aktualną propozycję Komisji Europejskiej? Gdzie są waszym zdaniem największe zagrożenia i co według panów polski rząd podczas już rozpoczynających się negocjacji w pierwszej kolejności wokół jakich tematów powinien szukać sojuszy w Unii, aby pewne rozwiązania, o których na pewno panowie powiecie, zwyczajnie zablokować? Dzień dobry państwu. Chciałem w ogóle zacząć od tego, że te negocjacje są dużo trudniejsze niż te, które prowadziliśmy w latach 2007-2013, bo po prostu klimat jest dużo gorszy. Nikt sobie nie wyobrażał kryzysu strefy euro, kryzysu integracji europejskiej. Oczywiście to jest wykorzystywane, tak jak pan poseł mówił, jako pretekst przez płatników netto do żądań zasadniczego zmniejszenia strumieni finansowych. Według mojej oceny środków dla Polski będzie trochę więcej niż w tym okresie programowania, ale tylko trochę. No wskutek tego właśnie, że budżet europejskiej polityki spójności zostaje przycięty, jest mniejszy niż w tym okresie obecnym. Natomiast dzięki temu, że w miarę wysoka dynamika produktu krajowego brutto w Polsce była w tym okresie, no dzięki temu mamy troszkę szansę na większe alokacje. Natomiast te negocjacje, chcę zwrócić uwagę, one są już opóźnione. Na pewno pan poseł potwierdzi to. I to wynika z kilku przesłanek. Mianowicie no, ten kryzys powoduje, że Europa nie ma głowy do róż, czyli no, gdy płoną lasy, czyli jest kwestia rozwiązań tych makroekonomicznych. Natomiast no, polityka spójności jest takim ładnym kwiatkiem, który wszyscy pielęgnujemy i nikt na to nie chce jakby w pierwszej kolejności się zajmować. Negocjacje toczą się w trójkącie i to jest wiadomo, że bardziej skomplikowane. Dotychczas to była Komisja Europejska vis-a-vis Rada, czyli kraje członkowskie. W tej chwili mamy też Parlament Europejski. Oczywiście Parlament Europejski jest sojusznikiem tej polityki i to świetnie. Natomiast porozumienie pomiędzy trzema partnerami będzie trudniejsze niż porozumienie pomiędzy dwoma partnerami. Następnie w moim przekonaniu jest słaba rola przewodnia Dyrekcji Generalnej REGIO w Komisji Europejskiej. Oczywiście mogę to państwu zilustrować w taki no, bardzo prosty sposób. Mianowicie, o ile główna regulacja na lata 2007-2013 liczyła 60 stron i niektórzy z nas musieli się przekopać przez to, projekt regulacji na lata 2014-2020 liczy 180 stron, czyli trzy razy więcej. Jak weźmiemy wszystkie akty prawne, to jest mniej więcej taka sama proporcja. Czyli inaczej mówiąc, no, uproszczenie znaczy większe skomplikowanie. Wreszcie te doświadczenia wdrażania, które tutaj, tak jak pan doktor Kwieciński powiedział, są całkiem przyzwoite w Polsce, natomiast znacznie gorsze w niektórych krajach, szczególnie Europy Południowej. Jesienią 2010 roku ukazał się w Financial Times taki trzyodcinkowy tekst na temat patologii wdrażania. Ja po pierwszym z wypiekami czekałem na drugą część i na trzecią. Tam było bardzo wiele przykładów z Grecji, z południowych Włoch. Na szczęście nie było przykładów z Polski. I oczywiście to jest na zbite, mówi się, no prawda, to są marnotrawione pieniądze, jest związana korupcja, nie najlepsze zużycie i tak dalej. Oczywiście do tego, co pan poseł powiedział, myślę, że też jest jeden ważny czynnik, mianowicie układ prezydencji. Mamy w tej chwili Danię, w drugiej połowie Cypr, prawda? Przy całym szacunku dla Cypru, no potencjał Cypru w zakresie prowadzenia tak skomplikowanego przedsięwzięcia jest ograniczony. I wydaje mi się, że będzie bardzo trudno osiągnąć do końca tego roku sytuację, w której wszystkie warunki brzegowe będą znane, czyli budżet, projekty regulacji, a potem zadania stojące przed nami, czy nie tylko przed rządem, ale przed ekspertami, samorządowcami,
To są zadania, które są co najmniej można rozpisać na 12 miesięcy. Czyli inaczej mówiąc, każde opóźnienie będzie działało na naszą niekorzyść jako obiektywnie największego beneficjenta. I teraz, co się pod wpływem tego stało, bo tutaj mam prawdopodobnie bardzo podobną opinię na temat tych projektów regulacji jak pan poseł. Mianowicie, ano wpisano warunkowość makroekonomiczną. Czyli, że będziemy płacili za to, że rząd, że minister finansów ma kłopoty ze zrównoważeniem budżetu, czy z prowadzeniem deficytu poniżej 3% PKB, czy że dług publiczny będzie zbliżony do 60%, co oczywiście jest zapisane w naszej konstytucji, ale w innych krajach jest oczywiście to jeszcze bardziej. Oczywiście ktoś mówi, że są pułapy tego, co można utracić i że w skali rocznej dla Polski to jest tylko miliard euro. Miliard euro dla kraju znajdujące się na trajektorii rozwojowej doganiającego jest to bardzo dużo. Następnie tutaj pani poseł o tym instrumencie łączącym Europę, prawda, coś powiedziała, coś napisała. No jest to przykład wyjęcia środków z krajów nowych do krajów starych. Dlatego, że i to jest 50 miliardów euro, które są faktycznie liczone jakby w budżecie polityki spójności. I tu będzie kwestia taka, że oczywiście każdy w Europie musi przejechać przez Niemcy czy Włochy, jeżeli gdzieś jedzie. W związku z tym zamiast pierwszej autostrady czy drogi szybkiego ruchu w Polsce, no będą wygrywały w korytarzach paneuropejskich druga równoległa autostrada w Niemczech albo we Włoszech, albo innego typu powiązanie. Oczywiście w warunkach konkursowych mamy niewielkie szanse. Dodatkowo ma powstać specjalna biurokracja w Brukseli, która tym się będzie zajmowała, czyli to jest rozwijanie od zera. I pojawia się projekt rezerwy wykonania europejskiej i teraz popatrzcie państwo, będzie 5% środków zatrzymane przez Komisję Europejską. Oczywiście te środki będą miały taki wpływ, że każdy kraj będzie chciał je odzyskać i słusznie, dla Polski jakieś tam 5 miliardów euro znowu jest bardzo istotne. Co to znaczy, że będziemy się często starali byle jak, byle szybciej wydać środki, żeby mieć pewność, że te nasze środki odzyskamy. Usztywnienie alokacji różnego typu, mianowicie ponieważ Europejski Fundusz Społeczny chciał się odłączyć, w związku z tym no, zastosowano jakiś tam, prawda, układ porozumień pomiędzy dyrekcjami generalnymi, ale z tego wynika dość wysoki, czy jak na warunki polskie prawdopodobnie za wysoki, udział Europejskiego Funduszu Społecznego w alokacji. Zaproponowano, żeby na te priorytety nowoczesne, można powiedzieć strategii Europy 2020, wydano dość wysoki udział środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oczywiście te usztywnienia alokacji, jeśli zostaną przeniesione niżej, one będą bardzo utrudniały sensowne wydanie tych pieniędzy w Polsce. Są też zmiany pozytywne oczywiście, mianowicie ja jestem prawdopodobnie jednym z nielicznych, którzy pozytywnie odbierają powołanie kategorii 75-90, czyli regionów zamiast wygasającej pomocy przejściowej, no, regionów można powiedzieć biednych, ale trochę bogatszych. Mianowicie raz na dzisiaj rozwiązuje to trochę problemy Mazowsza, które wypadałoby z tej pierwszej grupy, ale dwa, musimy pamiętać, że po roku 2020 kolejne 5-6 województw Polski wypadnie w sposób oczywisty powyżej 75% średniej unijnej, a równocześnie poszerza to skutecznie front obrońców europejskiej polityki spójności, która jest w śmiertelnym zagrożeniu. Czasem trzeba się posunąć, czasem trzeba znaleźć sojuszników. Bardzo pozytywnie odbieram propozycje wielofunduszowości programów operacyjnych, co w tym okresie zrezygnowano i co powodowało, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny były w innych systemach i te przedsięwzięcia bardzo często nie były realizowane w sposób, można powiedzieć, kompatybilny. Bardzo pozytywnie oceniam próby, jak państwo pewnie wiecie, spójność terytorialna jako trzecia spójność ma charakter traktatowy od grudnia 2009 roku. I oczywiście w tej chwili wszyscy w Europie główkują, jak tą spójność terytorialną opisać, jak wprowadzać. No i tu są różne propozycje właśnie dotyczące wspomnianego rozwoju lokalnego, które mogą, jeżeli dobrze zostaną przygotowane, mogą być dla nas bardzo sensowne i wartościowe.
No i chyba nie chcę się rozgadywać, żeby dać szansę innym, więc może panie pośle w tym miejscu przerwę. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu profesorowi Jackowi Szlachcie. Czy któryś z panów jeszcze chciałby coś dodać? Proszę bardzo, pan profesor Andrzej Kozak. Co ciekawe, Marek bardzo Kozak, często ludzie do mnie się zwracają per Andrzej. Nie wiem, proszę czemu, wybaczyć, ale podobno proszę wybaczyć. Pasuje to imię do mnie, ale mam na imię Marek. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Jestem zaszczycony, że mogę tu wystąpić i powiedzieć kilka słów. Ja bym się chciał zamknąć, ponieważ tematyka i w ogóle ta struktura zmian proponowanych jest tak szeroka, że tak naprawdę trudno jest w jednym wystąpieniu omówić wszystko. Ja bym chciał zacząć mówić trochę o jakości. O ilości już było sporo, teraz już poruszyliśmy też kwestie jakościowe, natomiast chciałbym na nie zwrócić uwagę szczególną, ponieważ obserwując rozwój naszej polityki spójności w Polsce od bądź co bądź 2004 roku, jeżeli nie wcześniej, no chyba jednak można zauważyć taką postępującą pozytywną ewolucję. To działa po prostu stopniowo coraz lepiej, nie chcę powiedzieć, że jest idealnie, bo słyszeli zresztą państwo dane, ale jest to zupełnie przyzwoity efekt. Natomiast zastanawiałem się, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, w zasadzie na jakiej podstawie, według jakich kryteriów można oceniać te dokumenty przedłożone przez Komisję Europejską. No i jakieś kryteria trzeba byłoby zastosować, bo inaczej no, ograniczanie się do, że my potrzebujemy i to jest wystarczające kryterium, byłoby trochę może zbyt słabym kryterium. Dlatego na dwie takie kwestie bym chciał zwrócić uwagę. Po pierwsze, jakie właściwie są czynniki rozwoju w XXI wieku współczesnych gospodarek, również takich krajów, no może nie bardzo rozwiniętych, ale jednak mieszczących się gdzieś tam w granicach 20-25 najwyżej rozwiniętych państw świata, bo o Polsce tutaj mówimy. Wszystkie, przegląd wszelkich właściwie analiz światowej literatury mówi mniej więcej jednoznacznie, że w odróżnieniu od tego, co było w erze tak zwanej przemysłowej, infrastruktura przestaje być już czynnikiem sprawczym rozwoju, ale pozostaje niewątpliwie bardzo ważnym elementem, który umożliwia osiąganie sukcesów tam, gdzie ten rozwój następuje. Powiada się coraz częściej, że sukces rozwojowy zależy od kapitału ludzkiego, o czym państwo wszyscy oczywiście wiedzą, kapitału społecznego, od innowacji, od wszystkich tych elementów społeczeństwa informacyjnego, o czym pan poseł na początku już wspominał i co uważam za niezwykle ważne. Krótko mówiąc, to są tak zwane miękkie czynniki rozwojowe, nie twarde. No i to też daje do myślenia, bo być może te propozycje Komisji Europejskiej jednak w tę stronę zmierzają. Ja oczywiście czasami w stosunku do niektórych mam poważne obiekcje, czy to jest na pewno dobrze dostosowane, ale czy jednym narzędziem można jakby służyć wszystkim krajom Europy? No pewnie nie, każdy kraj jest inny, my też jesteśmy pod względem gospodarczym i rozwoju społeczno-ekonomicznego trochę inni. Ale mimo wszystko znajduję w tym, patrząc na to pozytywnie, znajduję w tym bardzo wiele propozycji, które jednak mimo wszystko moim zdaniem mogą przyspieszyć rozwój Polski. Tymczasem no na razie mamy sytuację taką, jaką mamy, to znaczy 60-70% konsekwentnie wydajemy na infrastrukturę. Czy to jest, i jestem głęboko przekonany, pewnie naruszę tutaj poglądy wielu z państwa, że wiele osób sądzi, że tylko w ten sposób my dogonimy Europę. NRD zostało wyposażone w ciągu 20 lat kosztem przeszło 2 bilionów euro, to jest niewiarygodna w ogóle kwota, w najbardziej nowoczesną infrastrukturę techniczną, jaką sobie można w Europie wyobrazić. To jest po prostu coś niezwykłego i pod ziemią i na ziemi. No jak państwo wiedzą, nie jest to oaza rozwoju, jest to raczej obszar znaczny, który przeżywa cały czas dosyć poważne kłopoty rozwojowe i to musi dać do myślenia, a takich przykładów zresztą można znaleźć więcej, również i w Polsce, ale nie chcę się tutaj rozgadywać. Drugi element to jest taki, żeby spojrzeć na pewne słabości, bo można mówić też o pewnych słabościach, z którymi nie do końca jeszcze się uporaliśmy, na przykład rozpraszanie projektu w ramach polityki spójności. Nie będę odnosił się do polityki rolnej, która też w tych dokumentach jest poruszana, ale dosyć mizernie. I mamy też do czynienia z tym efektem popytowym, z jego przewagą nad efektem podażowym, co oznacza, krótko mówiąc, że owszem, środki europejskie przyczyniają się do podwyższenia naszego dochodu narodowego o 1 punkt procentowy rocznie, ale tak naprawdę to oznacza tyle, że jak tylko te pieniądze wygasną, to wygaśnie też ten pozytywny wpływ, prawda? Natomiast efekt podażowy mówiłby, że budujemy podstawy długookresowego, konkurencyjnego rozwoju kraju. No i tutaj zdaje się, że mamy nadal sporo do zrobienia, do nadrobienia, bo po trzecie łatwiej jest trochę podnosić poziom życia, zresztą ludzie tego oczekują. To nie ma sobie co z tego udawać, że nie ma takiego zapotrzebowania ze strony całego społeczeństwa, ale trudniej jest budować konkurencyjność, bo właśnie trzeba się odnosić do takich
bardzo trudnych kwestii, jak na przykład konkurencyjność gospodarki, jak na przykład efektywność inwestycji i tym podobne rzeczy, co wymagałoby bardziej szczegółowego spojrzenia. Czyli mówiąc krótko, wydaje mi się, że nie przejmowałbym się do końca może tym, że nie dostaniemy dużo więcej pieniędzy niż do tej pory dostawaliśmy. Zastanawiałbym się może bardziej, w jaki sposób dla jakości naszego rozwoju wykorzystać właśnie te propozycje, które składa Unia Europejska, przy całej świadomości, że niektóre z nich no nie bardzo nam odpowiadają. Dziękuję. Dziękuję panu profesorowi Markowi Kozakowi. Zgoda, że i oddaję głos w takim razie jeszcze panu profesorowi Tomaszowi Grossowi, a potem jeszcze mój krótki komentarz i panu profesorowi Zaleskiemu. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Szanowni państwo, ja chciałem na samym początku, zanim przejdę do tych kwestii rozporządzeń, o których tutaj rozmawiamy, zwrócić uwagę na pewne bardziej generalne tendencje, które występują tak naprawdę może mniej na poziomie samych rozporządzeń, a bardziej w polityce europejskiej. Pan poseł zwrócił uwagę, że jednym z problemów polskiej prezydencji był kryzys w strefie euro i bez wątpienia on przyczynia się do takiej dość niekorzystnej tendencji z punktu widzenia Polski czy budżetu polityki spójności ze strony płatników netto do budżetu Unii Europejskiej. Po pierwsze mam na myśli oczywiście dyskusję na temat wielkości tego budżetu i tego, że cały czas istnieje pewna presja podskórna, żeby ten budżet zmniejszać. O tym świadczy choćby ten list, który tutaj już był wymieniony. Ja tylko zwrócę uwagę, że to nie tylko podpisali się pod tym listem płatnicy netto, co być może jest istotne, dlatego że wybija argument, że to jest tylko takie zero-jedynkowe, że ci, którzy dostają, tak jak Polska, pieniądze z Unii Europejskiej, są za polityką spójności, a ci, którzy płacą do budżetu najwięcej, to są przeciwko. Okazuje się, że to zaczyna być bardziej zniuansowane, co oczywiście ma znaczenie dla tej dyskusji politycznej. Druga rzecz, która ma znaczenie z punktu widzenia paradoksalnie absorpcji i która jest widoczna w pakiecie rozporządzeń, to próba ograniczenia wielkości środków wykorzystywanych przez takie kraje jak Polska, czyli największych beneficjentów, odbiorców polityki spójności, poprzez wprowadzanie różnych ograniczeń czy warunków administracyjnych. One mogą spowodować to, że chociaż literalnie budżet będzie całkiem duży, alokacja początkowa będzie całkiem duża, jednak faktyczne możliwości czy zdolności danego państwa do wykorzystania tego budżetu będą znacznie, znacznie mniejsze niż na przykład w tym okresie. Tutaj odwołam się na chwilkę do tego, co powiedział pan doktor Kwieciński. Oczywiście my nie mamy powodu w tym momencie do narzekania, jeśli chodzi, a przynajmniej do popadania w panikę, jeśli chodzi o poziom wykorzystania w obecnej perspektywie środków polityki spójności, ale jeżeli taki poziom wykorzystania będzie przy zaostrzonych kryteriach administracyjnych, to może się okazać, że my nie wykorzystamy bardzo dużej części alokacji. I to jest generalnie rzecz biorąc bardzo wyraźny, widoczny trend, jeśli chodzi właśnie o te szczegółowe rozwiązania proponowane w propozycjach, proponowane w tych przyszłych regulacjach dla polityki spójności. I wreszcie trzeci element, który również wiąże się z tym, o czym mówię, czyli taką niechęcią dużych krajów płacących do budżetu Unii Europejskiej, żeby przekazywać pieniądze szczególnie naszym krajom Europy Środkowej, przynajmniej w podobnym wymiarze, to jest to, co się pojawiło w końcówce, w zasadzie w przeciągu 2-3 tygodni ostatniej dyskusji na temat kryzysu w strefie euro. Jak państwo wiecie, jedną z konkluzji ostatniego szczytu Rady Europejskiej jest to, żeby niewykorzystane fundusze polityki spójności przekazywać do tych krajów, które w największym stopniu odczuwają problemy wynikające z kryzysu gospodarczego i z konsekwencji kryzysu strefy euro. Czyli mówiąc krótko, ponad
to, co im się należy z polityki spójności, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie, jeżeli na przykład część środków w takich krajach, jak kraje naszego regionu nie zostaną wykorzystane, będzie mogło być przekazywane i jest już decyzją Komisji Europejskiej, pierwszą decyzją Komisji Europejskiej przesunięte do tych krajów, na przykład na walkę z bezrobociem. Ale to nie jest koniec dyskusji. Ja zwracam uwagę na wypowiedź pana szefa Eurogrupy Junckera z wywiadu ze Spiegelem. To się bodajże ukazało 2 lub 3 dni temu, kiedy on wyraźnie mówi o tym, że trzeba zmienić obecną klasyfikację funduszy w ramach polityki spójności w kolejnym okresie budżetowym i że to nie tylko chodzi o to, żeby wykorzystywać tak jak obecnie ma to miejsce, niewykorzystane fundusze z polityki spójności, przekazywać je tak ad hoc, adresować na przykład do Hiszpanii czy gdzie indziej, czy do Włoch, ale żeby zmienić pewną filozofię, która w tej chwili występuje w polityce spójności i nie dawać pieniędzy, tak w dużym uproszczeniu, krajom, które mają najniższe PKB w stosunku do średniej w Unii Europejskiej, tylko tym krajom, które mają największe aktualne problemy występujące w danej chwili, czyli można powiedzieć, wchodzimy w debatę o problemach cyklu koniunkturalnego lub kryzysu gospodarczego, które do tej pory, jeśli chodzi o alokację i sposób wykorzystywania polityki spójności, w ogóle nie miały miejsca. Polityka spójności była wprawdzie adresowana, była polityką strukturalną, czyli brała pod uwagę kluczowe elementy struktury gospodarczej słabiej rozwijających się krajów, ale nie z uwagi na cyklicznie występujące, czyli krótkookresowe problemy, na przykład wynikające z kryzysu w strefie euro, tylko właśnie na długofalowe problemy wynikające z tego, że te kraje czy regiony odstają od średniej panującej w Unii Europejskiej jako całości. To są 2 kompletnie inne perspektywy i Juncker zaproponował w dyskusji o przyszłej polityce spójności, żeby jednym z kryterium alokowania pieniędzy, dzielenia pieniędzy w polityce spójności były właśnie te krótkotrwałe kryteria, które będą uprzywilejowywać te kraje, które w tej chwili mają recesję lub mają silny wzrost bezrobocia, tak jak na przykład w Hiszpanii, w całe południe Europy, mówiąc krótko, a te kraje, które tak jak my szczycą się tym, że są zieloną wyspą, niestety będą z tego tytułu odnosiły straty, pomimo tego, że są beneficjentami polityki spójności zupełnie z innej racji, tak? Właśnie tego długofalowego zapóźnienia w stosunku do wyżej rozwiniętych krajów, również południa Europy, które obiektywnie w sensie długofalowym są lepiej rozwinięte i pod względem tej infrastruktury, o której mówiliśmy, i pod względem innych właśnie wskaźników rozwoju gospodarczego. Także tutaj jest bardzo duże ryzyko na płaszczyźnie politycznej, na płaszczyźnie pewnej dyskusji. Tego oczywiście nie ma w tej chwili w tych rozporządzeniach, tej propozycji Junckera, bo to jest nowość. Myślę, że Komisja nie będzie jednak chciała aż tak daleko pójść, chociaż trudno powiedzieć, co się stanie. Niemniej należy brać to pod uwagę na płaszczyźnie właśnie politycznej. Jeśli mogę wykorzystać to, że jestem przy głosie, ja bym podsumował te 3 elementy swojej wypowiedzi w następujący sposób. Jeśli chodzi o zaostrzenie warunków administracyjnych, o których pan profesor Szlachta mówił, cytuję, jako usztywnienie alokacji, trudności wykorzystywania po prostu funduszy w przyszłej perspektywie, to oczywiście jest to bardzo szczegółowa materia, która dotyczy negocjacji nad kształtem rozporządzeń. I tutaj oczywiście eksperci, tacy jak my, wyłapują pewne elementy, które mogą być jeszcze wprowadzone w trakcie prac legislacyjnych do prawa europejskiego i to jest jak najbardziej w zasięgu i polskiego rządu, i polskich ekspertów. Natomiast jeśli chodzi o te 2 pozostałe elementy, o których wspomniałem, czyli globalna kwota alokacji i kwestia ewentualnego jej zmiany reguł alokowania pieniędzy w polityce spójności, którą zaproponował Juncker, to oczywiście w tej chwili to jest
dyskusja polityczna. I w gruncie rzeczy to wymaga nie tylko wyłapywania takich zagrożeń przez ekspertów, ale przede wszystkim to wymaga bardzo aktywnej polityki rządu, bo to jest dyskusja między głowami państw tak naprawdę, na najwyższym poziomie, żeby odpowiednio szybko znajdować argumenty przeciwko niekorzystnemu biegowi wydarzeń z punktu widzenia Polski. I może jeszcze jedną rzecz, przepraszam, rozgadałem się, ale chciałbym odnieść się do tego, co pan prezes powiedział na samym początku, mówiąc o dyfuzji. Rzeczywiście tych przykładów dyfuzji w polityce spójności jest niewiele. Oczywiście można znaleźć przynajmniej dwa pomysły na to, żeby zmienić tą sytuację. Po pierwsze, zastanawiając się, jak w polityce spójności, również na poziomie rozporządzeń obecnie negocjowanych, można wprowadzać pewne elementy dyfuzji. Druga rzecz, jednak tutaj odwołam się do pewnego przykładu dość orientalnego z polskiej perspektywy, czyli chińskiego, gdzie polityka rozwoju ma bardzo dwa silne elementy. Po pierwsze, od początku do końca wszystkie instrumenty są podporządkowane temu, żeby budować endogeniczny potencjał chińskiej gospodarki, czyli konkurencyjność chińskiej gospodarki na rynkach zewnętrznych. Jednym z instrumentów, które budują ten cel, są rozmaite elementy dyfuzji, między innymi taki, która polega na przekazywaniu technologii zagranicznych inwestorów, którzy są zainteresowani lokowaniem produkcji w Chinach. Oni za każdym razem muszą włączać się w różnego rodzaju kooperacyjne spółki lub inne relacje z podmiotami lokalnymi, z chińskimi firmami, i warunkiem ich wejścia na rynek chiński jest przekazanie technologii. To jest oczywiście instrument dyfuzji. I pragnę zakończyć to uwagą, że Chińczycy nie korzystają z polityki spójności, żeby się szybko rozwijać i żeby wprowadzać tego typu politykę endogenicznego rozwoju z instrumentami dyfuzji. Więc to pokazuje, że my musimy też, niezależnie od dyskusji o przyszłości polityki spójności, wypracować założenia krajowej polityki rozwoju i dopiero później zastanawiać się, jak wykorzystywać politykę spójności jako jeden z instrumentów dla rozwoju czy dla realizacji krajowej polityki rozwoju. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan dotknął niezwykle ważnej sprawy, to znaczy kontekstu politycznego, który jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o finalne rozstrzygnięcia dotyczące budżetu na lata 2014-2020, bo oprócz wypowiedzi Junckera są dwie bardzo niepokojące wypowiedzi po szczycie Sarkozy z Merkel 9 stycznia, kiedy uzgodniono, że w ramach polityki spójności niewykorzystane środki będą przekazywane na pobudzenie, na stymulowanie rozwoju eurostrefy. I tam jest również w tym komunikacie również wspomniane, że to, w jaki sposób będą te środki dystrybuowane w pierwszej kolejności, zostanie zadecydowane przez 17 krajów strefy euro. To jest komunikat, który można po tym szczycie przeczytać. I druga wypowiedź, która jest, drugie zdarzenie, które jest konsekwencją tego pierwszego, czyli oświadczenie Komisji Europejskiej, a dokładnie jej przewodniczącego Barroso z 30 stycznia, który poinformował opinię publiczną, że została zgłoszona propozycja, która została przyjęta przez Radę Unii Europejskiej, aby 82 miliardy z niewykorzystanych środków na politykę właśnie spójności, na fundusze strukturalne, przeznaczyć na strefę, na pobudzenie, na rozwój, na walkę z bezrobociem w strefie euro. To też można przeczytać w komunikacie i w oświadczeniu. Tego nie słychać w polskich mediach, tego nie usłyszymy w polskich mediach, ani polska opinia publiczna tego się nie dowie, ale te dwie wypowiedzi, te dwa zdarzenia jasno pokazują, że w połączeniu z tą restrykcyjnością, tym automatyzmem propozycji ściągalności kar za niewykorzystanie środków unijnych, czyli te metody, te propozycje warunkowości makroekonomicznej, warunkowości ex ante, liczenia kwotowego, systemu kwot netto,
kwalifikowalności VAT-u, co mam nadzieję jeszcze o tym powie pan doktor Kwieciński. To są bardzo restrykcyjne zapisy, które w moim przekonaniu w sposób bardzo mocny ograniczą wykorzystywanie, absorpcję środków unijnych przez Polskę czy nowe kraje członkowskie w przyszłej perspektywie finansowej. Ja jestem politykiem i ja być może sobie mogę na więcej pozwolić w tej dyskusji, więc